Wojewódzkiego, który w ramach Konfederacji jest prowadzącym na liście województwa podlaskiego, okręg numer 24. Panie pośle, proszę o gospodarzenie. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie i bardzo się cieszę, że możemy się tutaj w tym szczególnym miejscu, szczególnym dla tak naprawdę symbolu nie tylko dla ziemi podlaskiej, w ogóle dla polskiej zdrowej żywności, polskich rolników, polskich konsumentów spotkać. Szanowni Państwo, Konfederacja wzbogaciła się w ostatnim czasie o grono, które jest bardzo istotne dla polskiego społeczeństwa, dla przyszłości Polski. Wzbogaciła się o segment rolniczo-konsumencki, dlatego bardzo się cieszę, że są z nami reprezentanci właśnie tego segmentu. Pan Krzysztof Tołwiński, którego w Białymstoku myślę nie trzeba nikomu przedstawiać, który będzie otwierał naszą listę w okręgu siedleckim. Jest z nami pan Krzysztof Jabłoński, który tutaj z ramienia właśnie środowisk rolniczych, konsumenckich, tych, którym na sercu leży zdrowa żywność, polska żywność. Ta żywność, która w sposób tani, czyli bezpośrednio od producenta do konsumenta powinna trafić, a nie tak jak dzisiaj z ogromnymi narzutami, że będzie reprezentował również na naszej liście, dlatego że w całym kraju, na 6 miejscach na liście Konfederacji, no z wyjątkami, tak jak właśnie w okręgu siedleckim, będą reprezentowani przedstawiciele środowisk rolniczych i konsumenckich, czego naprawdę bardzo się cieszę. Konfederacja sprawia na zdrową polską żywność i będziemy o nią walczyć nie tylko w województwie podlaskim, ale na terenie całego kraju. Szanowni Państwo, tak jak poseł Robert Winnicki oznajmił, bardzo się cieszę, jako rodziny pochodzący z województwa podlaskiego, niejednokrotnie, jak Państwo słyszycie, podkreślałem, moje miejsce, moja rodzina mieszka od 1524 roku w jednym miejscu, jestem konserwatystą. Natomiast bardzo się cieszymy w pierwszej kolejności, że to właśnie poseł Robert Winnicki, jako osoba, która reprezentuje ruch narodowy, jednocześnie wartości konserwatywne, będzie dzisiaj mógł reprezentować, prowadzić i będzie parlamentarzystą województwa podlaskiego. I stąd chciałem takim naszym podlaskim dobrym zwyczajem, oprócz sękacza i innych pięknych wytworów regionalnych, przekazać to, co w walce jest niezbędne. Szanowni Państwo, jest to symbol ochrony wartości, honoru, godności. Godności naszych tutaj mieszkańców województwa podlaskiego, ale także szczególnie kochani właśnie polskich rolników. Polskich rolników, podlaskich rolników, którzy obecną polityką poszczególnych rządów są bardzo tak mocno gnębieni. Pokazuję, jest to autentyczna. Panie pośle, proszę, godne ręce, mam nadzieję, podbierzam. Dziękuję serdecznie. Proszę Państwa, dlaczego projekt Rolnicy z Konfederacją? Z tej przyczyny, iż obecna polityka, którą realizuje koalicja Prawa i Sprawiedliwości i Polskiego Stronnictwa Ludowego, ja się w ogóle nie pomyliłem, to jest koalicja, ponieważ ta antyrolnicza polityka, która była przez 8 lat ostatnio, polska wieś była, powiem brzydko, ćwiczona, jest dzisiaj realizowana kropka w kropkę. Panie pośle, nawet my tutaj mówimy toczka w toczkę, jest realizowana przez Prawo i Sprawiedliwość. W związku z tym dzisiaj Konfederacja, reprezentując interes narodowy polskiego rolnictwa, między innymi właśnie jest to nasz autorski program Narodowa Polityka Rolna w Służbie Suwerenności Żywnościowej, jest podzielany przez Konfederację, przez Ruch Narodowy, co z punktu widzenia interesów rolniczych jest najważniejsze. I szanowni Państwo, jesteśmy też w znamiennym miejscu. Jesteśmy jednym z rynków rolno-hurtowych, takich targowisk, zresztą tutaj u nas w Białymstoku, w województwie podlaskim, bardzo znanych. I chciałbym Państwu powiedzieć, my się zajmujemy bardzo poważnie jako rolnicy. Rolnik jest sługą narodu. My nie produkujemy sami sobie, nie jest to sztuka dla sztuki. Jest to właśnie dostarczanie Wam, Państwu, obywatelom, konsumentom tych produktów. I nie jest dzisiejsze miejsce przypadkowym. Tu na polskim targowisku, gdzie znakomita większość produktów, tych, które mamy, żywnościowych, pochodzi bezpośrednio z polskich gospodarstw, z
naszych znakomitej większości podlaskich gospodarstw. Oczywiście cytrusy nie, no bo trudno jeszcze, myśmy rolnicy na razie nie produkowali, ale mam nadzieję, panie pośle, że wszystko jest przed nami. W związku z tym promujemy właśnie i dbamy o interes konsumencki, interes rolniczy. Praca rolników, służba rolnika służy konsumentowi, nie jakiejś chorej polityce. Antyrolnicza polityka Prawa i Sprawiedliwości, antyrolnicza polityka Polskiego Stronnictwa Ludowego musi znaleźć odpór i znajduje w Konfederacji, która jest dzisiaj, tak jak pan poseł Robert Winnicki zaznaczył, wzbogacona o nas rolników. I to jest bardzo przyjemne, ta część naszej konferencji. Natomiast panie pośle, proszę pozwolić, póki na razie jeszcze gospodarze w tym terenie, o to, że przejdziemy do mniej przyjemnego tematu, czyli właśnie tematu związanego z spółdzielnią Bielsk-Podlaski. Z tym, co tu się stało, to, co się stało w województwie podlaskim, iż działacz pisowski, senator Prawa i Sprawiedliwości, sekretarz stanu Prawa i Sprawiedliwości, pan Tadeusz Romańczuk, swoją polityką doprowadził dzisiaj do upadku spółdzielni mleczarskiej w Bielsku-Podlaskim. Panie pośle, oznajmiam, że jest to faktem. To się po prostu rozgrywa na naszych oczach, ale stan rzeczy, który trwał, trwał lata. Ta agonia trwała lata. Dzisiaj naraził prawie 900 spółdzielców tej spółdzielni na poważne straty. Możliwe, że znakomita większość gospodarstw tego tytułu, naszych właśnie mleczarskich, tej perełki województwa podlaskiego, upadnie. Kochani, to, co się stało tutaj z tą spółdzielnią mleczarską w Bielsku-Podlaskim, rządami Prawa i Sprawiedliwości, funkcjonariusza publicznego, to jest symbol tego, co może stanąć się z całą naszą Rzeczpospolitą, ze stanem gospodarki, którą obecna ta władza prowadzi, manipulując w mediach, wykładając potężne pieniądze i niszcząc narodową gospodarkę. I zanim złożymy taką prośbę do pana posła, bo to jest bardzo ważne, dzisiaj to, co się stało, naraził funkcjonariusz publiczny, senator, sekretarz stanu, wiceminister. Panie pośle, dlaczego rolnicy, podlascy rolnicy, którzy dzisiaj zostali doprowadzeni do tego stanu rzeczy, będą jako spółdzielcy, udziałowcy, to znaczy właściciele, mają ponosić bezpośrednią finansową odpowiedzialność za ten stan rzeczy, skoro był to funkcjonariusz państwa, panie pośle? Proszę państwa, sytuacja jest poważna i sytuacja wymaga tego, żeby państwo polskie zachowało się jak państwo poważne, jak państwo odpowiedzialne. Nie wyobrażam sobie sytuacji, żeby Skarb Państwa w tej sytuacji, jaka zaistniała właśnie w tej spółdzielni mleczarskiej, doprowadzeniu jej do upadłości, przy bardzo szemranych tak naprawdę zjawiskach, które się tam dzieją, żeby państwo polskie nie wzięło za to odpowiedzialności i po prostu nie wypłaciło rolnikom odszkodowań. To jest coś oczywistego, to jest coś, co musi się wydarzyć, dlatego że mamy już kolejne miesiące, w których rolnicy dostarczają mleko, nie otrzymują zapłaty. Sytuacja jest naprawdę bardzo poważna. Wczoraj reprezentował nas też w tym miejscu kolega Krzysztof Jabłoński, nasz kandydat. I naprawdę jest chocholi taniec, który jest uprawiany wokół rolników i wokół tematu spółdzielni mleczarskiej w Bielsku. Państwo polskie musi stanąć na wysokości zadania. Konfederacja, ja osobiście zobowiązujemy się do tego, że zrobimy wszystko, żeby rolnicy dostali odszkodowania za te działania szkodzące nie tylko im osobiście, ale w ogóle interesowi Polaków, interesowi wszystkich nas, którzy chcemy odbierać zdrową żywność, kupować zdrową żywność. Tak jest. Szanowni Państwo, tak jak wskazał pan poseł Robert Winnicki, dopilnujemy, pan poseł i obecny, i przyszłej kadencji tutaj z województwa podlaskiego dopilnuje, żeby za te grzechy, za to, co zrobiło Prawo i Sprawiedliwość, nieważne jaki będzie rząd, zrobił to funkcjonariusz państwowy, funkcjonariusz publiczny, żeby rolnicy, którzy zostali okradzeni przez tą zorganizowaną grupę przestępczą, mieli wypłacone środki. Bo rolnicy dzisiaj, jako właściciele spółdzielni, zostali poddani takiej presji, że będą musieli zgodnie do swoich udziałów około 90 milionów pokryć strat. Tak jest. Szanowni Państwo, kończymy jak gdyby tą część, ale gdybyście byli Państwo zainteresowani, chcielibyśmy w sposób namacalny pokazać Państwu na przypadku ziemniaków tutaj,
które znajdują się na tym targowisku. Jest to tester badania żywności, tak zwany, to nie jest reklamatywny, panie pośle, tylko ważne narzędzie w walce. Tester badania żywności, który bada azotany. Bada azotany w ziemniakach, akurat norma jest to 250 mg na kilogram. Przejdziemy, podejdziemy do tamtego powoli stanowiska z panem posłem, bijemy sondę w te ziemniaki, no i zobaczymy, jaka jest prawda. Prosimy, panie pośle, powoli przemieścimy się.